Spotykamy się po raz kolejny tutaj na terenie Kończyckiego Pałacu. Myślę, że to już taki dobry czas na podsumowanie chyba tego roku, bo w tym roku ruszyły już jakieś konkretne działania na tym terenie. Kończymy powoli ten sezon prac zewnętrznych związanych z przygotowaniem pola do winnicy. Za nami jest około hektarowa winnica, pole przygotowane pod tą winnicę, sadzonki zamówione. Tak jak już wspominałem wcześniej, będą to wina szczepów i białych, i czerwonych. Wino wymaga cierpliwości. Już pierwsze sadzonki się pojawiły. No tak, pierwsze sadzonki przy altance. Póki co wokół altanki, ale są. Tak, są. Te sadzonki będą nie na wino, ale to będą do zakąski, do wina, bo to w tej altance, w której siedzimy, przewidujemy, że będziemy sobie z gośćmi siedzieli, degustowali wina z naszej winnicy i każdy będzie mógł spróbować winogron, z których to wino jest produkowane. To jest pierwszy etap, na którym się skupiliśmy, czyli te prace zewnętrzne. Natomiast równolegle w pałacu, czego nie widać w tej chwili, odbywały się cały sezon i będą jeszcze do miesięcy zimowych prace konserwatorskie, tak żebyśmy z remontem, który planujemy w następnym roku, ruszyli już do remontu ze zdrowymi murami i podłogami. A równolegle pan architekt pracuje wraz z nami na temat koncepcji przebudowy pałacu, gdzie będą funkcje, tak jak już wspominaliśmy, funkcje hotelowe, izby pamięci oraz sale degustacyjne, a poza tym produkcja wina i leżakowanie. I w kwietniu zapraszam Państwa od razu tym sposobem, korzystając z tej okoliczności, do oglądnięcia, jak te 3000 roślin, winorośli będzie wyglądało. To trzymane za słowo. Rozumiem, że teraz ten proces decyzyjny jest znacznie ułatwiony, bo jesteście jedynymi właścicielami tegoż tutaj terenu. Tak. Ten proces decyzyjny jest bardzo łatwy, bo jesteśmy tutaj w komplecie pełnym właścicielskim w tej chwili, ja i moja żona Ewa. Także dogadujemy się i nie przewidujemy kłopotów z decyzjami, które będą wpływały pozytywnie na obraz tego pięknego pałacu. Oczywiście to są wszystko plany, tutaj już jakieś działania zostały podjęte. Czy spotykacie się z jakimś oporem, z jakimiś utrudnieniami, z jakimiś problemami na chwilę obecną? Miejscowymi władzami, tak jak już też Państwo wszyscy wiecie, trwają od dłuższego czasu rozmowy na temat przejęcia tej drogi przedpałacowej. Także już pierwszy Państwa materiał w marcu był na ten temat i od marca ruszyło bardzo niewiele. Natomiast czujemy, że idzie to w dobrym kierunku, tylko że po prostu za wolno. Także jakby troszkę tej opieszałości urzędniczej było mniej, byśmy byli bardziej zadowoleni. To rozlewisko, które jest obok naszego stawu, też nie została nam udzielona pomoc przez miejscowe władze. Znaczy w deklarowanym czasie. W deklarowanym czasie, tak. Także to też bolejemy nad tym. Natomiast idzie to w dobrym kierunku. Mamy wrażenie, że w dobrym kierunku, natomiast powiedzmy, może powiedzieć tak, tempo nie jest takie do końca satysfakcjonujące. To wszystko kwestie takie formalne, urzędowe, ale chcecie się otworzyć też na turystów, chcecie się otworzyć na podopiecznych, którzy kiedyś tutaj mieszkali w domu dziecka. Pojawił się pomysł założenia fundacji. Tak, fundacja Już kiedyś w ogóle istniała, natomiast trzeba było ją z różnych względów rozwiązać, więc na jej miejsce powstanie o tej samej nazwie Fundacja Dobrej Pani z Kończyc Wielkich. Fundacja zajmować się będzie i programem edukacyjnym, i różnymi sprawami pomocowymi. Przede wszystkim chcielibyśmy, znaczy mamy już nawiązany kontakt z wychowankami domu dziecka. W niedzielę nawet odbyło się spotkanie tutaj w ogrodzie u nas, zrobiliśmy sobie garden party. Chcielibyśmy wykorzystać co niektóre pomieszczenia pałacu właśnie na cele takie edukacyjne. Przy współpracy z domami kultury tutaj z okolicy, czy ze szkołami, to uda się stworzyć jakieś takie grupy, które będą miały warunki jednocześnie, żeby występować u nas, czy nawet poćwiczyć sobie u nas. Także no, i tak jak powiedziałam o tych wychowankach, co dla mnie jest szalenie istotne, każdy ma swój dom rodzinny, te dzieci nie miały, więc chciałabym, żeby te wspomnienia, które te dzieci zachowały, mają dobre wspomnienia, cały czas emanuje od nich super energia,
że będą miały się gdzieś spotykać co jakiś czas, że będą też tę dobrą energię przekazywać tutaj do nas. Czy planujecie jakieś kolejne spotkania właśnie z wychowankami? Jak najbardziej. Tutaj wszyscy byli zgodni co do tego, że musimy się koniecznie spotkać właśnie tutaj jeszcze raz. W tej chwili była garstka i planujemy takie spotkanie w maju. Także już w tym momencie większość z nich będzie miała możliwość, żeby tutaj przyjechać, bo będzie mogła sobie zaplanować po prostu taki wyjazd, bo nie wszystkie dzieci mieszkają tutaj w pobliżu. Pytali o plany, jak w ogóle zareagowali na te wasze pomysły? Jak najbardziej, bardzo się cieszyli. W ogóle w momencie, kiedy dowiedzieli się, że będzie winnica, w związku z tym coś się będzie działo, coś się będzie tworzyło, od razu zagwarantowali, że oni też będą tutaj przyjeżdżać na winobranie i będą nam pomagać. No, ten teren, Kończycki Pałac, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Czy wy też jesteście otwarci na takie grupy turystów? Jesteśmy jak najbardziej. Ostatnio była grupa rowerzystów polskich i czeskich. Bardzo miła wycieczka. Spotkaliśmy się na sali tarasowej. Także jesteśmy otwarci na takie spotkania, aczkolwiek chcielibyśmy to uporządkować także w formie jakiejś uporządkowanej, wcześniejszej umówienia, żebyśmy mieli czas, bo na ogół to chodzimy tutaj nie tak elegancko ubrani jak teraz, tylko w strojach roboczych. Dużo pracowników tu się kręci po parku i po pałacu. Także nie chcemy, żeby jakieś tutaj kolizje występowały na tym froncie. Czekacie teraz na kwestie związane z drogą i ruszacie od następnego roku. Znaczy zewnętrzne, zamykamy zewnętrzne prace za powiedzmy około miesiąca, natomiast wewnętrzne będą trwały do końca roku, a później zobaczymy jaka pogoda będzie, jak to aura nam stworzy warunki do prac takich wewnętrznych. Wewnętrzne to będą prace porządkowe, tylko ponieważ w tej chwili właściwie pałac nie nadaje się do oglądania jako takiego, no bo on, trzeba go wyremontować po prostu, a żeby zacząć remontować, to trzeba zrobić najpierw prace takie, wiadomo, i niszczycielskie przy okazji. Dokładnie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo.